Cześć wszystkim. Znowu po 7. Ściąg Baldur's Gate 3. Mieliśmy porozmawiać z kimś. Z tobą. Things in Moonrise were bad. Real bad. Thank you for getting me out of there. Dobra, dobra, dobra. Ponoć jesteś kupcem. Jesteś oznaczony jako kupiec. You ever need a hand, you'll have me at your back. Chcę od ciebie kupić rzeczy. You ever need a hand? Gra mnie okłamała. Dobra, How about you? You alright? Me? I'm fine. Z kimś mamy porozmawiać z Wellbornem. Gdzie on jest? A właśnie, jego wysokość. Masz coś nowego do powiedzenia? Zła postać, sorry. Begun! Jego wysokość. Dobra, gdzie jest? Gdzie jest ten Wellborn? Nie widzę go. Dobra, porozmawiajmy z jego kolegami, może też będą mieli coś do powiedzenia. The towers were here. Soot, sulfur, limestone, dusted all over. Signature. Nie, nie mają. A, tu jest Wellborn. Ślepy jestem. I don't need anything else. Thanks. Nie podziękujesz mi za uratowanie ci życia? Did I not already? How remiss of me. Here. That should cover your services. Jesteś zajęty, co? Barry. Was there something else? Co zrobisz, kiedy już się stąd wydostaniesz? I have plans in Baldur's Gate. The work of many years' labor that will finally bear fruit. You should look for me once we're in the city. The name Wellborn Bongle will be mentioned among many. I've little doubt. Zechcesz może powiedzieć mi o tych planach? That's Iron Hand gnome business. You recall stories of the Iron Hand gnomes, a talented group of inventors who were banished from Baldur's Gate. Czy gnomów żelaznoręki przypadkiem nie wygnano z wrót Baldura? Do not speak of a story you only know the half of. We are inventors of the highest order, matched, perhaps, but never surpassed by the Gondians at the High House of Wonders. But our forebears were foolish, complicit with Saravok's madness over a century past. And so, we were banished. We're still after this day. Saravok, powiadasz? O, właśnie, Saravok, pomiot Bala. Główny przeciwnik w Baldur's Gate 1, jeżeli tak to można nazwać. The very one. It's the only mistake the Iron Hand gnomes ever made. And it cost us everything. I have fought tooth and nail to restore our reputation. Particularly against the Gondian detractors who live in glass houses. Our return to Baldur's Gate will usher in a new era for the Iron Hand gnomes. The realm deserves the benefit of our genius. Jaki skromny. Zostawię cię w spokoju. Appreciate it. A, tylko złoto nam dałeś. Raheira, masz coś do powiedzenia na ten temat? The shadows haven't consumed you. Good. The shadows haven't consumed me yet. Very good. Widziałem Katrika. Widziałem Katrika. Zregenerował się na moich oczach. Gruesome, isn't it? I'm glad you survived the encounter, at least. Did you learn anything more? Katrik nazywa się teraz Wybrańcem Absolutu. Chosen? That's three masters Katrik has served. Our paladin isn't very picky. He's aligned himself with mind flayers. But I cannot see what he gains. Perhaps we can force it out of him once we have him up against a wall. Was there anything else?
Jeszcze nie, niektóre obszary, wiesz, wciąż pozostają dla mnie zamknięte. The great general is paranoid. Good. That means he's protecting something. I'll wager it's the source of his invulnerability. He'd protect that at any cost. Was there anything else? Nie. Dobra, tyle z nią rozmowy. Pum, 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 pum. Co chciałem powiedzieć? A, znaleźliśmy książkę, która wytłumacza, czym jest Absolut i jak to stworzyli. Najwidoczniej gra nie przewidziała, że to byłoby ważna informacja dla Jahiry. Dobra, myślę, że jeszcze wytrzymamy trochę bez dłuższego odpoczynku, mamy jeszcze trochę czarów. Zajrzę może do kupców, posprzedaję trochę gratów i widzimy się z powrotem w świątyni Szar. Dobra, jesteśmy z powrotem. To jest ta boczna ścieżka, której nie zbadaliśmy jeszcze. To przyjrzyjmy się jej najpierw. Ale niska, okej. Jakiś sarkofag. Czy jest tutaj ktokolwiek, kto może nas ukarać za to, że zrabujemy ten sarkofag? In darkness, beauty is equal and wealth unseen. Okej. To naszyjnik. Tutaj coś mamy. Co to jest? Wygląda, jakbyśmy wrócili do podmroku. Zbadajmy to. A może... Momencik, czy to jest... Nie, to nie jest to miejsce, które widzieliśmy w katakumbach. Dobra, ale zbadajmy. Co my tutaj mamy? Za paroma grzybami. Jakieś przejście. Jakaś skrzynia, która wygląda dziwnie podejrzanie. Płaszczowej. Dobra. Wygląda na to, że jesteś sam. Przy okazji sprawdziłem. Ten pierścień, czy co tam nałożyliśmy, Ashatę, działa. Nasze nieziemskie uderzenia zadaje teraz nieziemskie obrażenia. Ty masz poziom 8. Dobra, jakie masz szanse przywalić mu? 65%. Dobra, zużyjmy śpiew. To ci zwiększyło szansę? Tak. Do 75%. To wal. 14 obrażeń, bardzo ładnie. Mogło być dwa razy tyle, gdyby trafił drugi raz. Dobra. Myślę się, że cokolwiek bym nie zrobił, on przyjdzie tutaj i albo przywali nam jakąś obszarówkę, albo zaatakuje Gale'a. Jak twój święty pomień 60%, to 25%. Dobra, spróbuj go spalić. Nie. Dobra. Czym ty atakujesz? Pewnie siłą. Zaklnij go już na siłę, na wszelki wypadek. Dobra. Czy chcemy użyć... Wcisnę czemu nie?
A myślę się, że te urojenia, jak na urojenia, będą naprawdę boleć. Nie może się ruszać. Utrudnienie w testach ataków. Dobra. Trzeba się nim jak najszybciej w takim razie zająć. Skoro my mamy utrudnienia, to może żywiołak za nas załatwi sprawę. Dobra, spróbujmy tym razem lodowego żywiołaka. Masz dwa tury z jakiegoś powodu? Ciekawe. Lodowe zionięcie. Pośmiertna eksplozja. Barwna kula, zimno. Ciśnij kulą, okej. Twój zwykły atak. 4 do 17. Twój zwykły atak wygląda jak na najlepszą opcję. Chyba, że nie trafisz. Dobra. Czy możemy coś poradzić na przerażenie? Chyba nie do końca. Musimy rzucić wcześniej przeciwurok. Ale teraz nie wiem, czy to zadziała. Na początku tury powinno nam dać dodatkową akcję. Domyślam się, że na początku tury rzucamy rzut obronny dodatkowy. Dobra, dawaj. Zmniejszoną szansą, ale mimo wszystko. Dobra, nie możesz się ruszyć. Pocisk wiodący. Czemu by nie? Bienie krytyczne. To się było spodziewać. Ładnie, ładnie. Piekielna reprymenda, nie. No, tymi się nie chcemy zajmować urojeniami. Dobra, Gale. Magiczne pociski. O, możesz się nawet ruszyć. Nie możesz się ruszyć. W tym razie jesteś trochę bezużyteczny dla nas. Cele znajdują się za daleko. Możesz strzelić ognistym pociskiem w niego. Blokuje ci cel, ten. Okej. A, okej, dwójkę ich mamy, nie zauważyłem. Dobra. Ponieważ to ma małe szanse, to po prostu używaj zionięcia. A ty spróbuj zaatakować go. Okej. Dobra, przerażenie. Nie dostałeś dodatkowego rzutu obronnego, ale jesteś w zasięgu. Dobra, jedno chybienie. Szkoda. Jesteś ledwo poza zasięgiem.
Dobra. Trafię. Za daleko. I również jestem przerażony, więc niewiele mi to da. Tak lepiej. No, te mefity lepiej sobie poradziły niż ten Azer. Głównie dlatego, że ich strategia polega na tym, że giną. Dobra. Toksyna. Wyjątkowy eliksir magicznego podtrzymania. Nie narzekaj, Gale. Odzyskaj sobie komórkę czwartego czaru. Tak lepiej. Dobra, zobaczmy jeszcze, co ten płaszczkowy miał. Umarł w dziwnej pozie, ale okej. Dobra. Tutaj mamy jeszcze drzwi. Zbadajmy je. Dobra, wskazówki. Buch. Jeszcze raz. Piję zapasowe narzędzia złodziejskie. Troszkę nam ich ubywa przy dużym tempie. Wygląda na pracownię jakiegoś alchemika. Jakbyśmy znaleźli tutaj jeszcze jedną trupią różę, byśmy mogli drugą sztukę tego fajnej trucizny zrobić. O, świeża zupa grzybowa. Nie pogardzę. Co tu popiskuje? Szczury. Dobra. Mam się, że niedługo do nich zagadamy. Ale najpierw zbadajmy resztę miejscówki. Feed your bodies and rest your minds. Lady Sha needs her warriors strong and ready. Okej. Czyli wróciliśmy do świątyni Shar. Może to jest to obejście naokoło, gdyby ktoś nie byłby w stanie rozwiązać zagadki? Może. Mani. Temu sędziego. Porzucony dziennik. Dziennik jest pisany pośpiesznym, krzywym pismem. Na stronicach widnieją liczne kleksy, inkaustu i smugi czegoś, co wygląda jak zaschnięta krew. Łaska Szaru utrzymuje mnie przy życiu, ale ucieczka jest niemożliwa. Bestia wciąż grasuje w naszej świątyni, a do moich uszu nie docierają już odgłosy walki. Obawiam się, że wszyscy moi bracia i siostry polegli, broniąc świętej rękawicy Piśniarki Nocy. Ale ja zaczekam, bestia z pewnością nie zabawi tu długo. Okej? To jest coś, co by nas interesowało. Kolejny wpis jest krótszy, a pismo jeszcze bardziej koślawe. Bestia wciąż tu jest. Dlaczego nie odejdzie i dlaczego śpiewa? Żywność się skończyła, muszę oszczędzać sił. Ostatni wpis jest ledwo czytelny. Pani, przyjmuj mnie w swoje objęcia, błagam. Klucz. Dziękuję. Pieśń nocy. W końcu mamy jakiś kolejny trop. Cześć, co się tu dzieje? Unworthy. Unworthy to walk among friendly bones. Leave.
Uspokój się, o czym ty mówisz? Intruder, invader, unworthy one. These halls are not for you. Okej. Ciekawe, czy jeżeli rzucimy rozmowę ze zwierzętami na posępne. Momencik, czy mieliśmy czasem miksturę rozmowy ze zwierzętami? Myślałem, że się nigdy nie przydadzą. Tak, to jest któraś z tych mikstur, którą tu mamy. Dobra. Serduszko. Wypij sobie. We outnumber you. Leave me be. A spokój się, o czym ty mówisz? Talking of you, intruder, invader, unworthy one. These halls are not for you. Ale przecież jestem kapłanką Shar. Unworthy of dark cloak. Unworthy of dark fur. Unworthy. There's something strange about the rat. But what? Przyjrzyj się zachowaniu szczura. Albo rozważ to nie słowa, jakie wybrał szczur. Bardowska inspiracja, czemu by nie? The rat isn't merely territorial, it's proud. This place means a great deal to it. Zdaje się, że to miejsce jest dla ciebie ważne. Dlaczego? We've always been here. It's ours. We watch over it. You do not belong. Leave. Away. My nest. My dark. This is the path of heroes. Your feet sully it. Przyjrzyj się zachowaniu szczura. Fajna inspiracja. Powinniśmy to załatwić sobie bez pomocy. The rat holds its ground. It almost seems defiant. Jesteś tylko szczurem, czy teraz tropny, żeby mi się wstawiać? We are small, but many. Leave, or see what happens. Extraordinary behavior. There's more to these rats than meets their beady little eyes. Leave. Away. Zdecydowanie. Co jeżeli podejdziemy mimo to? Two legs, too familiar. Join an army, became an army. Leave! Dobra. Jeżeli zajrzymy na ołtarz Shar, prawie na pewno skończy się to jakąś walką. Domyślam się, że pewnie jest ich więcej. Pomódl się do mrocznej pani, przysięgnij jej swe oddanie. Your prayers fade away. Nothing comes to you in return. No soothing presence, no spiritual embrace. Only darkness and silence. Your efforts must be inadequate. You must do more to please Shar going forward. Religia, w milczeniu zaoferuj Shar swoje ciało i duszę. Oddaj się jej całkowicie. Ułatwienie ma z powodu posępne serce. Okej. The faintest sensation of approval quickens your heart. A hard-won blessing from your mistress. Względy pani nocy. Objęta działanie istota jest odporna na obrażenia nekrotyczne dostępnego długiego odpoczynku. Okej, okay, czy teraz do nas inaczej rozmawiacie? Unworthy to walk among friendly. Okej. To tyle? Dobra. Szanowni, że coś tam znajdziemy ciekawego, ale nie. Te drzwi zamknięte.
To jeżeli naciśniemy dźwignię? Już otwarte. Co my tu mamy? Wygląda na to, że nie umarłych. Więc może jesteśmy coraz bliżej Baltazara. You prowl my battleground. Why? Are you friend? Foe? Thieving scavenger? You find yourself in a dead, putrid skull, somehow hosting a tadpole amongst a squirm of maggots. Another presence lurks within, manipulating the corpse like a puppet. O, Baltazar. A friend. An uninvited friend. I do not request help. Może to miał na myśli 200 banan, mówiąc, że lepiej, żeby najpierw zajrzeć do wieży. Może? Dobrze. Przysłała mnie Zrael w poszukiwaniu niejakiego Baltazara. Did she now? Enter. I will see if I have any use for you. Stinking pile of ogre afterbirth! The quakes herald the shadows. They found me. Trespasser. Merkel's fat lapdog. Okej. Brani nie są naszymi przyjacielami, są neutralni wobec nas. Ale myślę, że walczymy po tej samej stronie, więc... Dobra. Oni na pewno są przeciwnikami. Umbralne drżenie. Cokolwiek to może oznaczać. Mroczny najeźdźca używający drżących cieni, by podróżować do strefy materialnej. Odporności na prawie wszystko. Wydatność na obrażenie od światłości. Okej, przydałby się nam teraz strażnik. Podejdź bliżej. W następnej turze spróbujemy duchowych strażników uruchomić, a póki co zmniejsz... Cel może być nieożywiony. Cel nie może być nieożywiony. Okej. Okay. Masz wrażliwość na światło? Masz. W takim razie ty obetniesz. Ładnie. Wykończ go. Z tych... kuli, będziemy musieli chyba zobaczyć, co się wykluje. Możemy od razu do nich strzelić, zobaczyć, co się zdarzy. Okej, otrzymał obrażenia, to dobrze. Nic nie zrobiliście. Dobra. Dokończ tego. Ładnie. Teraz się cofnij. Ty... Nie chcę, żebyś był blisko naszych ludzi, bo jak zginiesz, to eksplodujesz nam prosto w twarz. Spróbuj podlecieć tutaj.
100%, okej. Okay. Atakuj. Więcej mścicieli przywołują. Dobra. W takim razie musimy się nimi szybko zająć. Zanim sytuacja będzie nie do opanowania. Dobra, spróbuj to wykończyć. Dobra, jedna mniej. Czy jesteś w stanie to zaatakować? Cel znajduje się za daleko. A gdybyś podszedł. Dobra. Jeszcze dwa zostały. Chociaż zastanawiam się, jak długo będą się jeszcze pojawiać, bo w tej turze kolejne się pojawiły. Czy coś je przywołuje? Dobra. Skupcie się na tych kulach, a nie na sędziach. Chociaż, skoro, jeżeli macie cokolwiek robić, to możecie równie dobrze to robić. Dobra. Magiczny pocisk, jeden tutaj, trzy tutaj. Dobra, tamto ledwo przeżyło, szkoda. Podleć tutaj. Dobra, kolejna się pojawiła. Może musimy wszystkie... Nie. To już była. Okej. Okay. Staram się, może musimy w jednej turze wszystkie na raz zamknąć, żeby przestały się pojawiać? Głębokie umbralne drżenie. Okej. Okay. Nawet będzie lepiej, jeżeli uderzysz nieziemskim uderzeniem. Masz spore szanse zabić to w jednej turze. Dobra. Dokończ to sztyletem. Dobra. Still breathing, despite everything. Mam nadzieję, że same z siebie przestaną się pojawiać, bo na razie nie mam pomysłu, co więcej możemy zrobić. Dobra. Łyknij te obrażenia. Czy starczą? Może nie. Dobra. To się nie udało. Ale możesz jeszcze przyzwać duchową broń. Powiedzmy topór.
fearless. Dobra, podejdź tutaj. Tak, nasi to ja, towarzysze się rozkładają. Nie lub bardziej dosłownie. Dobra, kolejne magiczne pociski. Ładujmy tyle, ile możemy. 4 tutaj. 3 tutaj. 2 tutaj. Przeżyło z 5 punktami życia, niedobrze. Dobra. Dokończ to. I leć, nie wiem, gdzieś tutaj. Kurczę, więc znowu się kolejny się pojawił. Nie, on już był. Tutaj, dobra, nie zauważyłem. Duchowa broń się nie ruszyła w tej turze. Okej, to zniknęło z jakiegoś powodu. Dobra, pokaż na co cię stać. Dobra. Ty jesteś w stanie to dobić? Może ja? Dobra. Dobra. To wszystkie. Mam nadzieję, że już więcej się nie będą pojawiać. Możemy w końcu zacząć zajmować się tymi nieumarłymi. Dobra, możesz podejść tutaj, do tego łowcy dusz. Dzielna reprymenda. 5 do 50. Czemu nie? Dobra, to załatwi w następnej turze. Jakaś ładna kula ognia. Dobra. Trochę się wystawisz. Ale to jest częścią twojego zawodu. Dobra, powiedzmy, że jak ściągniesz tych dwóch, to będzie spoko. Ściągnąłeś innego i pół. Też powiedzmy, że zadowalające. Dobra, jak daleko jesteś w stanie dolecieć? Prosto do niego, świetnie. To go huchnij. Powalenie. A, śmieszne, bo to lód. Lód powala. Fajnie. Podobają mi się te mefity. Działają lepiej niż te żywiołaki ognia, które przywołaliśmy wcześniej. Dobra, ty za dużo nie zadziałasz, bo jesteś horrendalnie wolny.
Dobra, proszę nie bić mi Gale'a. Let my enemies fall. Dobra. Możesz ściągnąć jego. Wsparcie. Cóż, trudno, zdarza się. Gale. Nakrzyć na niego. Po okazji dużo rzeczy odrzucisz, ale... Dobra, i możesz uciekać. Dobra, dokończ go. Za ciemno, powiadasz. Cóż, trudno. O, świetne miejsce na huknięcie. Ostateczny strzał dla mnie. Nie mam linii strzału, serio? No cóż, trudno. Że ty posępnego spalisz? Nie? W sumie to nie ma dużego znaczenia. Jak nie wy, to ktoś inny się nim zajmie. Pewnie też na nie ma. Masz na niego linię strzału, okej. Okay. Nie, ścieżka zablokowana. Jeszcze zablokowana. Nadal zablokowana. Dobra. On miał. Czy ty jesteś Baltazarem? Nie, to jest zewłok. Golem z ciała. Ej, Baltazar jest tutaj. Dobra, zanim na niego spojrzymy, pograbmy wszelkie zwłoki. No, część z nich nawet miała coś ciekawego. Dobra, nie zamierzam rozmawiać od razu z Baltazarem. Ewidentnie tutaj część tej świątyni pominęliśmy. Więc zanim do niego pójdziemy, to cofniemy się i zobaczymy, co pominęliśmy. Może tam znajdziemy pieśń nocy albo coś. Nie wiem, zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.